Technik rybactwa śródlądowego to zawód branży rybackiej. Osoba pracująca w tym zawodzie planuje i prowadzi prace związane z chowem i hodowlą ryb i raków w stawach, sadzach oraz obiektach zamkniętych, obiektach wylęgarniczych i podchowowych. Oblicza wielkość produkcji związaną z chowem organizmów wodnych, związane z nią koszty i dochody, zapotrzebowanie na nawozy organiczne i mineralne. Ustala dawki żywieniowe dla ryb w skali sezonu produkcyjnego, miesiąca i dnia. Obsługuje urządzenia i maszyny w obiektach akwakultury oraz dokonuje napraw i konserwacji użytkowanych narzędzi. Planuje i organizuje profilaktykę zdrowotną, zapewnia dobrostan hodowanym rybom, posiada wiedzę na temat wstępnego przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik rybactwa śródlądowego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji ryb 01, wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych, a także w zakresie kwalifikacji ryb 02, organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim użytkowaniu wód śródlądowych. Technik rybactwa śródlądowego może podejmować pracę w takich zakładach pracy i firmach jak gospodarstwa stawowe lub jeziorowe, wylęgarnie ryb, instytucje związane z ochroną środowiska, gospodarowaniem wodami oraz ochroną ryb i zarybieniami, ośrodki zarybieniowe, przetwórnie ryb, firmy produkujące pasze dla ryb, firmy zajmujące się budową i naprawą narzędzi rybackich, firmy z branży akwarystycznej i wędkarskiej oraz firmy zajmujące się budową, naprawą i konserwacją urządzeń rybackich. Technik rybactwa śródlądowego wykonuje wiele charakterystycznych prac związanych z aktualnymi potrzebami w gospodarstwie rybnym oraz z sezonowością. W związku z tym możemy wyodrębnić stanowiska wykwalifikowanych pracowników wykonujących pracę przy planowaniu wielkości produkcji, mistrz rybacki, przy hodowli ryb i utrzymaniu profilu produkcji, ichtiolog. Są też stanowiska związane z profilaktyką zdrowotną ryb, z pracą przy obliczeniach zapotrzebowania na pasze i nawozy, przy zarybianiu oraz przy transporcie ryb i materiału zarybieniowego. Oprócz tego można wymienić stanowiska związane z naprawą i konserwacją sprzętu sieciowego oraz urządzeń rybackich. Stanowiska budowlane i melioracyjne i rekultywacyjne w akwakulturze i wodach śródlądowych oraz stanowiska przy obsłudze urządzeń i maszyn w obiektach akwakultury. Przykładowe przyrządy pomiarowe wykorzystywane w tym zawodzie to na przykład tlenomierz, pH-metr, waga przemysłowa czy młynek hydrometryczny. Do hodowli i wylęgania ryb służy sadz hodowlany, mnich, staw hodowlany i słoje Weissa. Oprócz tego technik rybactwa śródlądowego wykorzystuje sprzęt taki jak sieci, sortownica, kasarka, tkanina sieciowa oraz kleszczki i przędze do naprawy sieci. Dużym plusem tego zawodu jest praca na świeżym powietrzu. Obecnie liczne gospodarstwa rybackie potrzebują osób wykształconych w tym zawodzie, a więc nie powinno być problemów ze znalezieniem pracy na rynku.